Przed chwilą została zdarta zasłona obłudy z rządu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Mamy już bezprzykładnym tutaj znakiem buty arogancji, pychy, nepotyzmu, kolesiostwa, interesów, które prowadzi Donald Tusk i jego ekipa. I to zostało ukazane w tych rozmowach ministra konstytucyjnego spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Też ciekawe, kto go wysłał z takimi plenipotencjami do prezesa Narodowego Banku Polskiego, który konstytucyjnie powinien być osobą apolityczną, nie angażującą się w jakieś rozgrywki polityczne. I drugie dno, rozmowa ministra Nowaka z wiceministrem odpowiedzialnym za kontrolę skarbową Parafianowiczem, który wyraźnie mówi o chronieniu jego prywatnych interesów. To jest po prostu hańbiące. I konsekwencje w związku z tym powinny nastąpić? Co powinien zrobić Donald Tusk? Czego się spodziewacie Państwo jako opozycja? Donald Tusk już w piątek powinien się podać do dymisji i cały rząd, a nie rozgrywać socjotechnicznie przez sobotę i niedzielę, przygotowując się do konferencji, która zostanie przedstawiona dziś o godzinie 15. Prawo i Sprawiedliwość już dzisiaj zostało przez przewodniczącego klubu pana Mariusza Błaszczaka, został złożony wniosek o odwołanie ministra Bartłomieja Sienkiewicza, jak również o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu i wyjaśnienie tej sprawy przed parlamentarzystami. Mamy sytuację skandaliczną, która przypomina sytuację, jaka miała miejsce na Węgrzech kilka lat temu, gdzie postkomunistyczny premier na wewnętrznym spotkaniu partyjnym mówił, że kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem tylko po to, żeby utrzymać władzę. I taki mamy przykład tu w wykonaniu Donalda Tuska i jego ekipy. Ten rząd musi jak najszybciej odejść, bo szkodzi Polsce, szkodzi naszemu wizerunkowi, szkodzi obywatelom.